Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj kolejna porcja waszych pytań i jakiś tam temacik, na który się wypowiem. Także nie przeciągajmy i przejdźmy do pytań. Jak nazywa się piątkowa seria? W tym temacie stwierdziłem, że wezmę waszą stronę, jak i swoją. W poprzednim filmie wspominałem coś o piątku z Patrykiem, piątkowym Patryku itp. itd. Ale stwierdziłem, że będzie to piątek z Patrykiem. Jeszcze wy tak pisaliście w komentarzach, było dość sporo osób, to napisało tak, że nie wiem dokładnie, kto był pierwszy. Ale wszystkim, którzy napisali piątek z Patrykiem, bardzo wam dziękuję. Tak będzie nazywała się ta seria. Także witam was w piątku z Patrykiem! Jakie emocje towarzyszą ci podczas jazdy na motorze? I tutaj mogłem dość dużo gadać na ten temat. Także odpowiem pytaniem na to pytanie. Czy chcielibyście jakiś film na temat crossa itp., w którym bym siedział i opowiadał o tym wszystkim, jak to jest ze mną i tak dalej. To był taki troszeczkę dłuższy filmik, gdzieś tam z urywkami tego, gdzieś tam jeżdżę i tak dalej, i tak dalej. Możecie się na ten temat wypowiedzieć. Jo, bardzo chętnie coś takiego bym zrobił. Opowiesz nam kiedyś bajkę na dobranoc? Dawno, dawno temu. Za górami. Nie. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Penis. Lubisz takie coś o z takim czymś, ale bez takiego czegoś? Wiesz co? Nie, bo takie coś z takim czymś, bez takiego tego z tym, może być takie jak to bez tego tamtego. Ale wtedy takie coś bez tego tamtego, z takim czymś jak to jest tu, to tak. Ile miałeś punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty, a ile z gimnazjalnego? Szczerze mówiąc, to naprawdę nie pamiętam. Jeśli chodzi o szóstoklasistę, było to dość bardzo dawno, także nie pamiętam. A z gimnazjalnego też nie pamiętam. Ale z testami gimnazjalnymi wiąże się bardzo fajna historia. Otóż wyobraźcie sobie Patryka, który bez żadnego problemu, bez niczego, przychodzi sobie po prostu pod klasę. Tam już czekają kumple, także siadam z kumplami, oczywiście śmiechy, chichy, żartujemy. No i niby jakiś tam stres się pojawił, ale stwierdziliśmy, dobra, jak napiszemy, tak napiszemy, zobaczymy. No i siadamy już przy stolikach, każdy ma wyznaczone miejsce, zaczynamy pisać test. Każdy skupiony, każdy w swoją kartkę, normalnie fokus 100%, tylko test. A co zrobił Patryk z Chamskim? No to ja siedzę na środku sali, na samym końcu w środkowym rzędzie. A Chamski siedzi w prawym rzędzie, w ostatniej ławce, czyli no, teoretycznie obok mnie, niedaleko. No i piszemy ten test, oczywiście patrzymy na siebie, uśmiechamy się, bo jakbyś to zachować powagę w takim momencie. I w pewnej chwili wpadliśmy na bardzo ciekawy pomysł. Ja siedzę i piszę, a Chamski z tamtej ławki do mnie. No to ja, żeby nie być gorszym, no to do niego. No i oczywiście zrobiliśmy tak parę razy, potem żeśmy przestali, żebyśmy nie mieli przesrane, ale troszeczkę osób się śmiało. Dam ci ciastko i będziesz miał ciastko, ale ja nie będę miała ciastka. Co robić? Kup za nowe, bo ja chcę ciastko. Kim chcesz być w przyszłości? Chodzi mi o zawód. Pozdrawiam. Ja też cię bardzo serdecznie pozdrawiam i już odpowiadam na twoje pytanie. Hydraulikiem. Nie wiem jak, bo ja nie mam pieniędzy. W sumie to nawet nie wiem, bo wiecie, ja mam tyle tych pieniędzy, że słuchajcie, no... Czemu krowa robi mu? Mu! Jak myślisz, czy w tych czasach słowo kocham cię ma jeszcze jakieś znaczenie? Nie wiem jak wy, ale ja osobiście uważam, że słowo kocham cię w tych czasach straciło na wartości. Ze względu na to, że ludzie używają go praktycznie do wszystkiego. Podam wam teraz przykład z życia. Jest jakiś youtuber, który nagrywa filmy. Jest widz, który go ogląda i bardzo, bardzo go lubi. Ale nie powiem mu, że go lubi, tylko powiem mu, że go kocha. Co moim zdaniem jest totalną bzdurą i bezsensem. Chyba już kiedyś o tym mówiłem, ale
Te słowa, kocham cię, powinny być używane do osób wyjątkowych. Do osób, które są w naszym życiu ważne. Do osób, które coś w tym naszym życiu zmieniły, coś nam wniosły, są jego dużą częścią. Ale tak nie jest. Moim zdaniem straciły na wartości bardzo dużo. Nie wiem, jak będzie dalej. Może się to kiedyś zmieni. A tym razem ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. I napisać jakiś fajny, ciekawy komentarz. Ja chętnie przeczytam. Poczytam wszystkie komentarze, jakie dajecie. Możecie też wpaść na mojego Instagrama, Aska, tudzież Snapchata, gdzie wszystko macie podane w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.